Serial Cleaner to pomysłowa i oryginalna produkcja, w której wcielamy się w dosyć nietypową rolę. To także jedna z najciekawszych gier poruszających tematykę gangsterów i morderstw, ponieważ nigdy do nikogo nie strzelamy, a zamiast rozlewać krew, musimy ją sprzątać. Praca naszego bohatera jest trudniejsza niż robota płatnego zabójcy. Rozwiązywanie problemów z pomocą ołowiu nie jest skomplikowane, ale ktoś musi później posprzątać miejsce akcji. Usunąć kluczowe dowody oraz ciała, by policja nie mogła kontynuować śledztwa. W latach 70. w USA niejaki Bob C. Cleaner był takim właśnie sprzątaczem i to w niego się wcielamy. Opowieść przedstawiona jest z lekkim przymrużeniem oka i dużą dozą groteski, jednak w trakcie rozgrywki musimy uważać co robimy, gdyż bardzo łatwo o porażkę. Sprawa jest więc poważna. Struktura gry jest bardzo prosta. Zaczynamy zawsze wprowadzeniem w domu głównego bohatera, który przez telefon przyjmuje zlecenie i rusza na miejsce zbrodni, które należy posprzątać. Fabuła leniwie ujawnia z każdym rozdziałem kolejne zwroty, jednak wyraźnie czuć, że pierwsze skrzypce gra gameplay, a nie historia. Każda lokacja i misja to nowy rodzaj wyzwań, konieczność kombinowania i ukrywania się przed policjantami, a wszystko na poziomie dobrej zręcznościówki. Produkcja krakowskiego studia iFun4All jest przede wszystkim skradanką. Akcja tu nie występuje, gdyż w razie wykrycia nie mamy czym się bronić, zostajemy po prostu złapani i zaczynamy etap od nowa. Pole akcji obserwujemy z góry, z lotu ptaka kierujemy poczynaniami sprzątacza, chowamy się w szafach i śmietnikach, unikamy wzroku strażników i powoli usuwamy wszystkie ślady przestępstwa. Podniesienie narzędzia zbrodni i zmycie krwi jest raczej proste, ale gorzej z przynoszeniem zwłok, które z czasem poza zaniesieniem do naszego auta możemy usunąć za pomocą innych środków, chociażby topiąc na bagnach albo wrzucając do akwarium z piraniami. Z początku bagatelizujemy wyzwanie, ponieważ zasięg wzroku funkcjonariuszy jest oznaczony, a ich ścieżki patrolowania na tyle długie, że bez specjalnej uwagi można ich przechytrzyć. Dopiero później musimy korzystać ze wszystkich możliwości odwracania uwagi. Manipulujemy dźwiękami, przesuwamy przeszkody, zamykamy uporczywych gliniarzy w pomieszczeniach bez wyjścia i ogólnie robimy wszystko, co tylko się da, by nikt nas nie wykrył. Wraz z postępem teren misji staje się większy, bardziej skomplikowany, a patrolujący mają znacznie krótsze do wykorzystania momenty nieuwagi. Trudność związana jest również z faktem, że po restarcie cele umieszczone są w losowych miejscach, nie ma więc mowy o uczeniu się etapów na pamięć. Kolorowa oprawa i kanciasta stylistyka idealnie pasują do estetyki lat 70. i delikatnie informują, że pomimo poważnego tematu, gra raczej stara się pozostać humorystyczna i lekko żartobliwa. Odczuwalnie od reszty odstaje jednak oprawa dźwiękowa. Lata 70. to muzyczny raj pełen kultowych do dziś piosenek. W grze słyszymy natomiast melodie, które są dosyć nijakie i bez wyrazu. Bardzo miłym dodatkiem są etapy specjalne, które stanowią ukłon w stronę kultowych filmów, jak Obcy czy Gwiezdne Wojny. By odblokować takie misje, w trakcie zadań fabularnych należy znaleźć ukryte taśmy. Sprzątanie statku Nostromo czy pozbywanie się kolejnych kończyn wygadanego rycerza z Monty Python i Święty Graal jest śmieszne, ale też odpowiednio trudne. Widać, że twórcy nie dorzucili bonusowych zadań tylko dla żartu i dołożyli starań, by były równie wymagające, co końcowe etapy fabularne. Serial Cleaner to na pewno oryginalny pomysł idący w parze z przyjemną i wymagającą rozgrywką. Przemykanie ze zwłokami na ramieniu pod czujnym okiem wymiaru sprawiedliwości to coś nowego, a także okazja do pokazania okropieństw starć gangów z nieco innej perspektywy. Polacy kolejny raz udowodnili, że potrafią robić dobre gry.